Hello. Dzień dobry, chwileczkę. Witam w Renderowaniu. Christoph Harry, jestem researcherem w Pixarze. Renderowanie to ostatnia faza produkcji, podczas której filmy zmieniają się z tego w to. Świat stworzony przez nas w wirtualnej przestrzeni 3D komputera zostaje przedstawiony jako seria doskonałych dwuwymiarowych obrazów odtwarzanych po kolei przez 96 minut. One staną się naszym filmem. Renderowanie to niezmiernie czasochłonny proces, którego podstawę stanowi jedno proste pytanie. Jakiego koloru jest ten piksel? A potem ten i ten i ten. Wydaje się proste, przecież balon jest niebieski. Więc piksel też taki będzie, prawda? Nie całkiem. Piksel to maleńka część gotowego obrazu zachowuje się jak okienko do wirtualnego świata w 3D. Żeby określić pożądany kolor, musimy stwierdzić, którą część obrazu widzimy przez to okienko. Pytanie, jakiego koloru jest piksel, przekładamy na język matematyki. Oto tak zwane równanie renderowania. Matematyczny opis tego, jak światło odbija się w środowisku. Powiedziałem kolor, a to równanie dotyczy światła. I słusznie, kolor to światło o różnych długościach fali. Kiedy pytamy, jakiego koloru jest ten piksel, chodzi nam o to, jakie światło przechodzi przez ten piksel w stronę kamery. Rozwiązanie równania będzie odpowiedzią na nasze pytanie. Ten piksel jest fioletowy. Renderując film taki jak odlot, musimy zapytać, jakiego koloru jest ten piksel miliardy razy. Jak w pozostałych etapach procesu poszczególne obliczenia nie są trudne. Ich mnogość komplikuje sprawę, ale umożliwia też przeniesienie na ekran czegoś tak pięknego jak to.